Najtańsze gry znajdziecie na eneba.com, link w opisie. Siema, na koniec Wiedźmina 3 dodatku Krew i Wino, do Corvo Bianco przybywają różne postacie. W zależności od zakończenia może być to Jaskier, Ciri, Triss albo Yennefer. I w zależności od tego, czy przykładowo Anna Herietta żyje albo nie, Jaskier będzie miał też inne kwestie dialogowe. Tak samo w zależności, czy mamy wyremontowany dom czy też nie, Ciri powie coś innego. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zazwyczaj na tym kanale, bo przygotowałem dla was wszystkie warianty i postacie, które mogą pojawić się w Corvo Bianco. Ponieważ nie znalazłem, by ktokolwiek zrobił coś takiego w internecie, nawet na zagranicznym. Nie dość, że teraz będziecie mogli sobie zobaczyć, jak potoczą się dialogi z różnymi postaciami, to jeszcze jak wypowiada się dana postać, gdy mieliśmy jakieś inne zakończenie dodatku na przykład. Zostawcie suba i wpadnijcie na super ultra giga wiedźmiński Discord, link macie w opisie. A zaczniemy sobie od Triss, która pojawia się w naszym domu, jeżeli to właśnie ją wybraliśmy na naszą partnerkę w trakcie przechodzenia podstawki Wiedźmina 3. Jaśnie panie, przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić. Triss? We własnej osobie. Ja myślałem, że jesteś teraz w Kowirze. Znudziło mi się czekanie na ciebie, więc postanowiłam wyrwać się do Toussaint. Zażyć trochę słońca, zobaczyć jak się sprawy mają. Mówiłeś, że to będzie chwila. Sprawy mają się ku końcowi, całe szczęście. Niedługo będziemy mogli wrócić na północ. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że przyjechałam tak bez zapowiedzi. Wiesz, dotąd nie przepadałem za niespodziankami. Kojarzyły mi się z pracą. Prawo niespodzianki, dziecko niespodzianki. Ale chyba zmienię zdanie. Wychodzi na to, że niespodzianki potrafią być też miłe. Bardzo miłe. Chodźmy na chwilę na dwór. Jest tu taki zakątek, który powinien ci się spodobać. Jesteś pierwszy raz w Toussaint, prawda? Może pokażę ci okolice. Wybacz, ale poczyniłam już pewne plany. O, to co będziesz robić? Leżeć plackiem na słońcu i nigdzie się nie ruszać. Faktycznie napięty grafik. Nie przepracujesz się, aby... Wiesz, muszę się nacieszyć pogodą, nim wrócę na północ. Znasz ten żart? Jak poznać, że w Kowirze nastało lato? Deszcz jest trochę cieplejszy. Otóż to. I niestety nie jest to przesada. Może nie powinnam ci tego mówić, bo jeszcze się rozmyślisz i do mnie nie przyjedziesz. Nie martwiłbym się o to. Jak mnie tu znalazłaś? Kawał drogi z Kowiru. Mam swoje sztuczki, Geralt. Hydromancję choćby. No tak, racja. Widziałaś w odbiciu coś jeszcze? Coś, co nam się przydarzy? Zoltan się do nas wprowadzi. Błagam, powiedz, że żartujesz. Możesz odetchnąć. Z tego co wiem, siedzi w Nowigradzie i prędko się stamtąd nie ruszy. A na poważnie... Tak... Widziałam parę strzępków naszej przyszłości, ale wolałabym ci nie mówić, co dokładnie. Czemu? Bo ponoć polubiłeś miłe niespodzianki. W zależności od tego, czy wykonaliśmy remont naszej winnicy, czy też nie, przy pytaniu oznaczonym numerem 2, co myślisz o naszej winnicy, wypowie się ona inaczej. Jeżeli nie wykonaliśmy remontu, jej kwestia dialogowa będzie wyglądać tak. No, to jak ci się podoba moja winnica? Myślę, że znasz odpowiedź. Bardzo. Dom duży, ale nie ostentacyjny. Pięknie położony. Idealny na wspólne wakacje. Planuję jeszcze mały remont.
Wiesz, odmaluję ściany, wymienię pęknięte dachówki, założę cynowe rynny. A myślałeś, co z ogrodem? Zostawiasz jak jest, czy coś zmieniasz? Może labirynt z żywopłotu, a w środku rzeźby? Całkiem gołe. Jeżeli nasz dom w Corvo Bianco został zremontowany, komentarz Triss będzie inny. No, to jak ci się podoba moja winnica? Myślę, że znasz odpowiedź. Bardzo. Dom duży, ale nie ostentacyjny. Pięknie położony. Idealny na wspólne wakacje. Dopiero co zrobiłem remont. Zapłaciłem jak za zboże, ale chyba było warto. W ogrodzie są już nowe sadzonki. Kwiaty. Ale wciąż mam wrażenie, że czegoś im brakuje. Może labirynt z żywopłotu, a w środku rzeźby? Całkiem gołe? Ojej, Geralt, nie wypominaj mi tego balu. Wino jakoś szybko uderzyło mi do głowy i... Nie wypominam, tylko wspominam. Tamten wieczór był magiczny i twoja suknia. Pięknie w niej wyglądałaś. Mam ją ze sobą. Mogę założyć któregoś wieczoru. Zjemy kolację na dworze, przy świecach. Posłuchamy, jak grają cykady, hm? Nie mogę się doczekać. Jak tam sprawy w Kowirze? Jak to w Kowirze? Cudownie nudne i przewidywalne. Na posiedzeniach Rady omawiamy głównie kwestie handlowe. Cła, prawa składu i tak dalej. Nie nuży cię to? Znasz to ofirskie porzekadło. Obyś żył w ciekawych czasach. Ja już się nażyłam i z chęcią zaznam trochę spokoju. Pozostali czarodzieje, którzy sami się przedarli na północ, albo ci, których przywiozłam z Nowigradu, myślą tak samo. Nie poznałbyś ich. Żadnych koterii, spisków, knucia. Po prostu siedzą i pracują na pożytek królestwa. Czasem myślę, że to wszystko jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Że zaraz coś się stanie, wybuchnie kolejna wojna. Ale póki co, jest dobrze. A kiedy pozamykasz tu swoje sprawy i do mnie dołączysz, będzie jeszcze lepiej. Zostawię cię na chwilę samą, dobrze? Na chwilę. Jeżeli na partnerkę w podstawce Wiedźmina 3 wybraliśmy Yennefer, to właśnie ona odwiedzi nas w naszej winnicy. Jak zawsze, bez zapowiedzi. Jak zawsze, piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałam? Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś odpowiedziała wymijająco. Prawda. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą, Geralt. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak w kiczowatym romansie za dwie korony. Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Aż żałuję, że wybierałam się tu do ciebie. Jak sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Daj spokój. Nie jestem jak inne czarodziejki.
Dasz jej grzędę, ona myśli wyżej siędę. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach, bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. Masz rację. Nie dość, że przystojny, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziarno. No tak, zaraza, tym razem wygrałaś. Aha! Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowia. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu w Banarta, a ty zacząłeś się wygłupiać z nudów. Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmieniaj, Geralt. Proszę. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie, mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie w roli właściciela nieruchomości. Sam jestem trochę zaskoczony, ale nie żałuję. Jen, wtedy przed bitwą z Gonem, mówiłaś, że chciałabyś wyjechać ze mną na koniec świata. Ta winnica może być? Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe, cztery nogi, kategoria taksydermia. No tak. Jednorożec. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć. Wiedziałam, że nie dasz się prosić. Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. Może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem? Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny wdowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Jeżeli w postawce Wiedźmina 3 nie mieliśmy romansu z żadną wcześniej przedstawioną postacią, to znaczy Yennefer albo Triss, albo odwrotnie próbowaliśmy romansować z obydwiema, a mieliśmy zakończenie, w którym to Ciri została Wiedźminką, to właśnie wtedy ona odwiedzi nas w Corvo Bianco. Co to tak śmierdzi? Dobrze wyglądasz. No, nie stój tak. Uściskaj mnie. Coś ty tu przywiozła. Garkainas Angren. Ubiłam go. Sama. To dlatego wyjechałaś z Carreras tak nagle. Nie wiedziałem, co się stało. Zastałem tylko ten lakoniczny liścik, a w nim nie szukaj mnie. Kompletnie zbaraniałem. Głupio wyszło.
Po prostu cały czas czułam, że jestem w twoim cieniu i że uduszę się, jeśli z niego nie wyjdę. Nie zrozum mnie źle, ale kiedy zobaczyłam to zlecenie Wangren, wiedziałam, że muszę to zrobić. Sama. Bez niańki. Nie jestem twoją niańką. Wierzę w ciebie. Jak ci się podoba mój nowy dom? Ładnie się tu urządziłeś. Dzięki. Dostałem ten dom od księżny jako zaliczkę za zabicie bestii. Chodźmy na zewnątrz, pokażę ci ogród. Ale to pięknie. Mogłabym tu zostać na zawsze. Tam nie spodobałoby ci się. Czemu? Znudziłabyś się. W końcu nic tu nie ma, tylko cisza, spokój, żadnych potężnych bestii do ubicia. Po tym Garkainie z Angren chyba należy mi się chwila odpoczynku. Rzeczy samej, jak powiedziałby mój majordomus. Co cię powstrzymuje? Właściwie nic. Ubiłam Garkaina, odebrałam nagrodę. Chyba należy mi się trochę odpoczynku. Rzeczy samej, jak powiedziałby mój majordomus. Masz majordomusa? Nazywa się Bazyli Barnaba. To on wpuścił cię do domu. Powiem mu, żeby ci przyniósł owoce i coś do picia i możesz się wylegiwać cały dzień. O niczym innym nie marzę. Jak poszło Wangren? Garkain to trudny przeciwnik. Dlatego postanowiłam go najpierw osłabić. Zwabiłam go do opuszczonej krypty, gdzie nie mógł się schować. Z dala od zabudowań i siedzib ludzkich. Słusznie. Zawsze lepiej uniknąć przypadkowych ofiar. Ale to, że przeciwnik nie ma się gdzie schować, to jedno. A to, że jest piekielnie szybki, to drugie. Nie tak szybki jak ja. Problemem było raczej to, że był znacznie silniejszy. Ale ja byłam sprytniejsza. Powalczyliśmy chwilę, zamarkowałam nieudany unik i pozwoliłam mu się napić. Potem poszło już łatwo. Miałaś już do czynienia z urokami wiedźmińskiego fachu? Co masz na myśli? Ludzką niechęć. Dziwaczne połączenie podziwu, strachu i pogardy. W jednej wsi poszczuli mnie psami. W innej zabronili mi korzystać ze studni. Ale poza tym nie jest źle. Najważniejsze, że jeszcze nigdy nie próbowali mnie oszukać z wynagrodzeniem. Miałem nadzieję, że kobietę może potraktują inaczej. Geralt, jeśli na tym świecie kobiety traktują inaczej, to na pewno nie lepiej. Wręcz przeciwnie. Tak sobie wyobrażałaś bycie wiedźminką? Geralt, niczego nie musiałam sobie wyobrażać. Zanim się rozstaliśmy, przeżyliśmy trochę na szlaku. Ale bycie czeladniczką to nie to samo, co bycie mistrzynią. O, do mistrzostwa to mi jeszcze daleko, ale się staram. Zresztą, wiesz, no, uczyłam się od najlepszych. Starałem ci się tylko przekazać to, czego sam się trzymam. Miałam na myśli Eskela, Lamberta. Czyli nie żałujesz swojego wyboru? Nic podobnego. Robię to, co chcę robić i jestem tym, kim chciałam być. Myślę, że to jedna z definicji bycia szczęśliwą. Do zobaczenia, Ciri. Uważaj na siebie. Jeżeli w postawce Wiedźmina, tak jak wcześniej mówiłem, nie mieliśmy romansu ani z Triss, ani z Yennefer, a mieliśmy zakończenie, w którym Ciri zostaje cesarzową, to właśnie nowa cesarzowa Nilfgaardu odwiedzi nas wtedy w Corvo Bianco. I też pokażę wam, jak się różni dialog w zależności od tego, czy wykonaliśmy remont, czy też nie.
dobrze wyglądasz. No, nie stój tak. Uściskaj mnie. Myślałem, że cię już nie zobaczę. Tyle razy odchodziłam, uciekałam i byłam zmuszona do ucieczki. Ale za każdym razem wracałam. Powinieneś się już do tego przyzwyczaić. Lubię wracać do twojego życia. Dobrze, że jesteś. Ładnie się tu urządziłeś. Dzięki. Dostałem ten dom od księżnej jako zaliczkę za zabicie bestii. Chodźmy na zewnątrz, pokażę ci ogród. O, ładny dom. Tylko chyba przydałby się mały remont. Ta, mam to w planach. Może wyjdziemy na zewnątrz. Pokażę ci ogród. Ale tu pięknie. Mogłabym tu zostać na zawsze. Co cię powstrzymuje? Obowiązki. Jestem tu tylko dlatego, że papa, znaczy Emhyr, wymyślił sobie, że zanim obejmę tron, muszę zobaczyć, czym będę rządzić. Dlatego wysłał mnie razem z kilkoma doradcami na objazd po prowincjach. Tam. Nie spodobałoby ci się. Czemu? Zanudziłabyś się na śmierć. Żadnych głów do ścięcia, żadnych rozkazów do podpisania. Nie zamierzam ścinać głów, a rozkazów jeszcze nie podpisuję. Emhyr wymyślił sobie, że najpierw powinnam się wdrożyć. Dlatego wysłał mnie razem z kilkoma doradcami na objazd po prowincjach. W praktyce wygląda to tak, że któryś z nich udziela mi wykładu, a ja chodzę za nim i notuję. Długo zabawicie w Boklar? Jakiś czas. Przekonałam doradców, że nie warto stąd wyjeżdżać, póki nie spróbujemy wszystkich tegorocznych win, bo bez tego moja wiedza będzie niekompletna. Szczególnie, że tak między nami całe to rządzenie to chyba jednak nie moja bajka. Chcesz się wycofać? Jeszcze nie wiem. Na razie nie wykluczam żadnej możliwości. Jak się miewa twój szacowny ojciec? Całkiem nieźle. Odmłodniał, odkąd postanowił odsunąć się od wielkiej polityki. Zupełnie jakby sama świadomość spokoju dodała mu sił. Zresztą pewnie tak jest. Wierzysz, że dotrzyma słowa? Myślę, że to zależy ode mnie. Jeżeli uzna, że sobie poradzę, usunie się w cień. A jeśli uzna, że nie dasz rady? To nic go nie powstrzyma przed powrotem. Nigdy nie miał problemu, żeby zmieniać zdanie. Jak tam przygotowania do koronacji? Nijak. Powiedziałam, że mi się nie śpieszy. Najpierw muszę zobaczyć, na czym to wszystko polega. Muszę opanować struktury państwa, prawodawstwo i tak dalej. A Emhyr nie naciskał, żeby przyspieszyć koronację? Owszem, naciskał. Ale powiedziałam mu, że chcę być dobrą władczynią, a nie figurantką. Masz na niego wpływ, jak nikt na świecie. Żadna w tym moja zasługa. Po prostu jestem jego córką. A właśnie, tak między nami. Jako przyszła cesarzowa mogłabym ci załatwić posadę nadwornego wiedźmina. Dzięki, ale nie nadawałbym się do tego. Moje miejsce jest na szlaku. No wiem, ale musiałam spróbować. Do zobaczenia, Ciri. Uważaj na siebie. Jeżeli Ciri w podstawce Wiedźmina 3 zginęła, chociaż zginęła to złe słowo, bo ona tam nie ginie, kiedyś nagrywałem o tym odcinek, możecie sobie sprawdzić w prawym górnym rogu, i nie ułożyło nam się z Triss ani z Yennefer, w Corvo Bianco odwiedzi nas Jaskier, który w zależności od zakończenia będzie miał też inne rzeczy do powiedzenia. Teraz pokażę wam scenariusz, jeżeli Anna Herietta nie żyje, i też zwróćcie uwagę na wypowiedzi o Pryszcili, bo mogą być one trzy, w zależności od różnych czynników.
Geralt, nareszcie jesteś! Jaskier? Co ty tutaj robisz? Geralt! No jak to co? Odwiedzam starego drucha. Przywiozłem ci prezent do nowego domu. Podoba ci się? Mogłeś sobie darować. Nie każdy ma ochotę patrzeć na ciebie codziennie po przebudzeniu. Przecież tu jest pokój gościnny, nie dramatyzuj. Według mnie bardzo pasuje do tego wnętrza. Wyglądasz na nim bardzo dostojnie. I mężniej niż w rzeczywistości. Tak? No malarka jest moją przyjaciółką. Faktycznie mogła mnie nieco poszerzyć w barkach, ale chciała dobrze. Nie wątpię. Czy to nie jest obraz z twojego lokalu? To jego idealna kopia, która teraz należy do ciebie, żebyś zawsze o mnie pamiętał. To dobrze. A właśnie, Geralt, ważna sprawa. Jakby co, to jestem tu incognito. Nikomu ani słowa. Jaskier. To znaczy księżna. Jaskier. Trochę się uniosła i przepędziła mnie na cztery wiatry. Nie chciałbym... Jaskier, Anna Henrietta nie żyje. Co? Ale... jak? Nie żyje, Jaskier. Chodź, wszystko ci opowiem. Niestety nie zdołałem powstrzymać Sianny przed zabiciem księżnej. Pocieszeniem, choć marnym, jest to, że wyrodna siostra też nie żyje. Naprawdę? Ech, bogowie, ależ to wielka, wielka strata. Ona była jak słoneczny poranek, jak barwny motyl wśród brunatnych ciem... Że też nie przyjechałem tu z tobą. Razem na pewno byśmy temu zaradzili. Ale u mnie też sporo się działo. Że też nie przyjechałem tu z tobą. Razem na pewno byśmy temu zaradzili. Ale u mnie też sporo się działo. Długo zamierzasz siedzieć w Beauclair? Miałem plany, żeby tu trochę zabawić. Priscilla nie miała nic przeciwko. Ale skoro moja Anarietta, to znaczy księżna, nie żyje, to nie ma sensu dłużej tu siedzieć. Zbyt wiele dla mnie znaczyła, żebym mógł spokojnie spacerować po tych ulicach, wiedząc, że nigdy jej nie spotkam. Jak interesy? Dalej prowadzicie karczmę z Zoltanem? Czy postanowił zająć się czymś innym? Znasz go. Często opowiada mi przy gąsiorku o swoich planach, ale potem nic z tego nie wychodzi. No, więc ciągle współpracujemy. Ostatnio odkryliśmy, że największy importer wina w Nowigradzie jest oszustem. Wyobrażasz sobie? Dolewa wodę do wina i robi to tak sprytnie, że w smaku byś nie odróżnił. W takim razie jak wpadliście na to, że oszukuje? Pewnego dnia dopadła mnie melancholia i postanowiłem się, wiesz, trochę upić. Rozumiesz? Nawet trochę bardziej niż trochę. Wypiłem jedną butelkę, nic. Wypiłem drugą, lekki szum zaledwie. Wiesz, może masz coraz mocniejszą głowę. Trening czyni mistrza. Ale bez przesady. Dopiero po piątej flaszce zaczęło mi się dwoić przed oczami. Wtedy pomyślałem, że może to jest kwestia dnia. Dlatego nazajutrz powtórzyłem mój eksperyment. Efekt był ten sam. Opowiedziałem o tym Zoltanowi. On też to sprawdził i potwierdził. No to przycisnęliśmy importera i się przyznał. Zagroziłem mu, że rozpowiem o jego bezeceństwach, jeśli nie da mi zniżki. Dał. Co u ciebie słychać, przyjacielu? Miło, że pytasz. Wszystko w porządku. Dzięki tobie żyję z kobietą, której oddałem całe swoje serce. Nie przesadzaj. Nie miałem z tym nic wspólnego. Gdyby nie ty, Priscilla zostałaby zamordowana w okrutny sposób, a ja w tej chwili pewnie zalewałbym swoje smutki w jakiejś zatęchłej spelunce. Mam nadzieję, że doszła już do siebie.
O, miała doskonałą opiekę medyczną i po ranach prawie nie ma już śladu. Najbardziej się to uwidacznia w łóżku. Priscilla to prawdziwa kocica. Wyobrażasz sobie, że ona na przykład... Jaskier, nie wyobrażam sobie i nie chcę sobie tego wyobrażać. No dobra, ale żałuj. Co u ciebie słychać, przyjacielu? Wszystko układa się znakomicie. Priscilla ma się już dużo lepiej, a nasz związek rozkwita niczym pąki kwiatów na wiosennym słońcu. Nadal z nią jesteś? A ciebie co tak dziwi? Ta kobieta jest wprost dla mnie stworzona. Zresztą ja dla niej również. Mówiła mi to. Wiesz, ile razy mówiłeś o kobietach, które są dla ciebie stworzone? Błędy młodości. Przestań. Któż ich nie popełniał? Wtedy nie znałem jeszcze Priscilli, pani mego serca. A wiesz, chyba się z nią ożenię. Gratuluję. Bywaj, Jaskier. Do zobaczenia, Wiedźminie. Jeżeli mieliśmy dobre zakończenie, ale Sianna zginęła, rozmowa z Jaskierem potoczy się tak. Geralt, nareszcie jesteś. Widzę, że się wprowadzasz. Ja? Nie, skąd? A to prezent dla ciebie, do nowego domu. Podoba ci się? Mogłeś sobie darować. Nie każdy ma ochotę patrzeć na ciebie codziennie po przebudzeniu. Przecież tu jest pokój gościnny, nie dramatyzuj. Według mnie bardzo pasuje do tego wnętrza. Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie, mój przyjacielu, zawsze. Na długo zostajesz? Jeszcze nie wiem, pewnie chwilę zabawię. Zawsze lubiłem Beauclair. To miejsce jest stworzone dla poetów. To co będziesz robił w Beauclair? No, to miasto jest pełne błędnych rycerzy, a każdy z nich potrzebuje ballady, która będzie sławiła jego czyny. Wyobraź sobie, że już zgłosił się do mnie rycerz, który od lat walczy z pogodą. Nienawidzi zwłaszcza wichury z deszczem. Walczy z pogodą? Niby jak? Obiecał, że mi pokaże, jak nadejdzie pora. Drugi rycerz postanowił przenieść górę, ponieważ jego chorej matce przesłania widok zachodzącego słońca. I przenosi kamień za kamieniem. Martwi się tylko, czy jego matka dożyje końca roboty. Z tego co słyszę, chyba rzeczywiście materiału na ballady ci tu nie zabraknie. Jak interesy? Dalej prowadzicie karczmę z Zoltanem? Czy postanowił zająć się czymś innym? Znasz go. Często opowiada mi przy gąsiorku o swoich planach, ale potem nic z tego nie wychodzi. No, więc ciągle współpracujemy. Ostatnio odkryliśmy, że największy importer wina w Nowigradzie jest oszustem. Wyobrażasz sobie? Dolewa wodę do wina i robi to tak sprytnie, że w smaku byś nie odróżnił. W takim razie jak wpadliście na to, że oszukuje? Pewnego dnia dopadła mnie melancholia i postanowiłem się, wiesz, trochę upić. Rozumiesz? Nawet trochę bardziej niż trochę. Wypiłem jedną butelkę, nic. Wypiłem drugą, lekki szum zaledwie. Wiesz, może masz coraz mocniejszą głowę. Trening czyni mistrza. Ale bez przesady. Dopiero po piątej flaszce zaczęło mi się dwoić przed oczami. Wtedy pomyślałem, że może to jest kwestia dnia. Dlatego nazajutrz powtórzyłem mój eksperyment. Efekt był ten sam. Opowiedziałem o tym Zoltanowi. On też to sprawdził i potwierdził. No to przycisnęliśmy importera i się przyznał. Zagroziłem mu, że rozpowiem o jego bezeceństwach, jeśli nie da mi zniżki. Dał. Co u ciebie słychać, przyjacielu? Niestety, nie wszystko układa się tak, jakbym chciał.
Gdy wyjechałeś z Nowigradu, Priscilla została zaatakowana na ulicy. Była ranna i długo dochodziła do siebie, ale na szczęście teraz ma się lepiej. Co takiego? Kto na nią napadł? Nadal szukam skurwysyna, który ją zranił. Gdy go znajdę, gorzko pożałuję tego, co zrobił. Przykro mi. Żałuję, że mnie tam wtedy nie było. Masz swoje własne problemy i nie mogę oczekiwać, że będziesz przy mnie zawsze, gdy dzieje się coś złego. Poza tym, tu chodzi o Priscillę, więc rozwiążę to sam. Bywaj, Jaskier. Do zobaczenia, Wiedźminie. W zależności od dobrego zakończenia początkowa rozmowa z Jaskrem, zaraz po przybyciu do Corvo Bianco potoczy się delikatnie inaczej. Jeżeli Syjana zginęła, to potoczy się tak, jak wam wcześniej pokazałem, natomiast jeżeli Syjana przeżyła, fragment rozmowy z Jaskrem potoczy się delikatnie inaczej. Żeby nie pokazywać wam teraz tego całego dialogu, bo reszta wygląda tak samo jak wcześniej, po prostu pokażę wam ten fragment, który zostanie dodany w przypadku, jeżeli Syjana i Anna Herietta razem przeżyją. A właśnie, Geralt, ważna sprawa. Jakby co? Jestem tu incognito. Nikomu ani słowa. Kiedy ostatnio bawiłem w Beauclair, Anarietta, to znaczy księżna, trochę się uniosła i przepędziła mnie na cztery wiatry. Rozumiesz? Nie chciałbym jej drażnić bez potrzeby. Mądrze. Szczególnie, że sporo ostatnio przeszła. Słyszałem plotki, ale chętnie poznam wersję z pierwszej ręki. Może trafi się jakiś materiał na balladę. To co? Oprowadzisz mnie i opowiesz mi wszystko? Jasne. Chodźmy. No ale na szczęście Syjana wyjaśniła sobie wszystko za Anariettą. Myślę, że zrezygnowała ze swoich planów. Teraz siedzi w więzieniu i czeka na wyrok. Ale ludzie mówią, że księżna prędzej czy później jej wybaczy. A to ci historia. Widzę, że bardzo dużo mnie ominęło. No patrz, że też nie przyjechałem tu z tobą. Ale u mnie też sporo się działo. Chociaż nie był to pełnoprawny odcinek, taki jak zawsze robię, mam nadzieję, że wam się spodobał i że dzięki niemu mogliście zobaczyć alternatywne dialogi, których mogliście po prostu nie słyszeć. Teraz zawsze możecie po prostu do tego filmu wrócić i sobie zobaczyć, jakby wyglądała rozmowa z daną postacią, jeżeli mielibyście inny ending. Wejdźcie na najlepszy wiedźmiński serwer Discord w Polsce, czyli Wielka Lerdania, a my widzimy się pewnie za jakieś 2-3 dni. Do zobaczenia.